Dla mnie pani Karola jest osobowością wyjątkową, człowiekiem, którego w życiu nie spotkałem, z taką bogatą spuścizną historyczną. Żeby nie pani Karola, grudziąc o kawalerii, pewnie by nie pamiętał, przejęła tę zaszczytną funkcję kierowania naszą fundacją po to, żeby to wszystko trafiało do młodych ludzi. Jest na pewno wzorcem osobowym, jest osobą wrażliwą, delikatną, a przy okazji potrafi rządzić mężczyznami. Jesteśmy tego przykładem. Pani Karola Skowrońska jest dla nas najważniejszą osobą tak naprawdę. Pomimo tego, że już nie jest dzisiaj dyrektorem, jest zawsze z nami w wszystkich naszych ważnych chwilach i zawsze nas wspiera. Nie jest osobą, która zapomniała, odeszła, tylko dzisiaj jest tutaj przy nas. I to święto dzisiejsze, które obchodzimy razem z nią, to wiem, że się dzieli z nami tym szczęściem i tą radością. Jest dla nas takim człowiekiem, którego możemy się uczyć, możemy pobierać dla siebie jakieś informacje na temat życia, na temat kultury i na temat tego, jak być dobrym człowiekiem. Karola Skowrońska to jeden z założycieli Grudziąckiego Towarzystwa Kultury. My możemy się tylko czuć dumni, że jesteśmy kontynuatorami jej dzieła. Przede wszystkim wieloletni członek Rady Redakcyjnej i piszący artykuły nie tylko ze sfery ułańskiej, ale o Grudziądzu. I kalendarz grudziącki to też jest jedno z dzieci Karoli Skowrońskiej. Przejęłam schedę po pani Karoli jako prezes i największym zaszczytem dla mnie było, jak powiedziała, że widzi we mnie energię swoją z młodych lat. To po prostu mogę sobie tylko wyobrazić, jak wiele od siebie dała temu miastu. Wysoka Rado, otwieram 62. sesję Rady Miejskiej w Grudziądzu. Uroczysta sesja Rady Miasta Grudziądza, zorganizowana z okazji urodzin miasta, stała się doskonałą okazją do przyjęcia uchwały o nadaniu tytułu honorowego obywatela Grudziądza pani Karoli Skowrońskiej. Jest to osobowość, której w naszym mieście nikomu nie trzeba przedstawiać, a ślady jej działalności znaleźć można na różnych płaszczyznach życia kulturalnego miasta. Ilekroć zdarza mi się zastanawiać nad przeszłością, tylekroć stają mi przed oczami osoby, którym naszą historyczną pamięć zawdzięczamy. Jedną z nich jest pani Karola Skowrońska. Postać niezwykle zasłużona, prawdziwy stróż naszej pamięci. Niewiele jest w naszym mieście ludzi, którzy przez tak wiele lat uczyniliby równie dużo dla lokalnej tożsamości grudziądzanek i grudziądzów. Pani Karola Skowrońska czyni nasze dzieje wciąż obecnymi. To między innymi dzięki niej historyczna tożsamość nie popadła w zapomnienie, lecz stanowi nadal żywą więź z poprzednimi pokoleniami. To jest dla mnie dzień wyjątkowy i szczególny. Być w gronie kilkunastu najwybitniejszych obywateli Grudziądza to jest niewyobrażalne szczęście. I teraz, kiedy opadły emocje, chociaż one buzują we mnie, nie wiem, jak mam wszystkim dziękować za pamięć, za życzenia, takie piękne, serca płynące od tylu ludzi i od, myślę, tych wszystkich, którzy cenią sobie pracę i działania na rzecz naszego ukochanego miasta. Ja mówiłam o romansie
największym z kawalerią, ale mam jeszcze wielką miłość od początku, od 1966 roku, kiedy wjechałam do Grudziądza pociągiem i zobaczyłam cudowne błonia, zielone w maju i spichlerze. Nigdy nie byłam wcześniej w tym mieście i pomyślałam sobie, co za miasto magiczne. Tu będzie pięknie, tu będę szczęśliwa. I tak się stało. Dzisiaj to jest dzień ukoronowania moich marzeń, mojej pracy społecznej, zawodowej. Po śladach tych wszystkich, którzy to miasto też kochają, kochali, budowali i budują. To jest uczucie wszechogarniające. Tego nie da się przecenić i tego nie da się wypowiedzieć. Wszystkim gorąco dziękuję. Bardzo dziękuję.